Dragonborn! Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony, Ewa, to jest kolejny odcinek The Elder Scrolls V Skyrim na moim kanale. Moi drodzy, tak jak prosiliście, podgłosiłem dialogi. Tak, wiem, Milex i Rezi zawsze pomagający, że tak powiem. Dość mocno na mnie naciskali, żeby to ogarnąć. My w tak zwanym międzyczasie, moi drodzy, ukończyliśmy te dwa zadania z tymi bandytami i to drugie zadanie z oczyszczeniem jakiegoś tam kompleksu. Odzyskałem nagrody po 100 sztuk monet od każdego, czyli od towarzyszy i od Aventusa Avenici. Postanowiłem jeszcze jedną misję dla towarzyszy wykonać. Muszę pogadać z Farkasem. Mam nadzieję, że jesteś w gotowości. Oczywiście. Zostajesz moim bratem czarczownikiem? Postaraj się za mną nadążyć. Okej. Odzyskaj Wuuthrada. Okej, dobra. Czym to jest? Izgramor był bohaterem, który założył towarzyszy. Wuuthrad to jego broń. Okej. Przybył z pradawnej ojczyzny i zabił wszystkie elfy. Ale nie wszystkie, bo część z nich jest tutaj. Grubo! Okej. Spotkamy się przy kopcu Pylarza. Nie ociągaj się, bracie tarczowniku. No spoko, tylko teraz mi powiedz, kurwa, gdzie to jest. O Jezu, jak to jest daleko, panie. Moi drodzy, jak zrobimy tą misyjkę, pójdziemy do Rzecznej Puszczy i oddamy złoty szpon. Ostatni rekrut, tak? Czekaj, mam rację. No dobra. No to lećmy sobie, nie traćmy czasu, moi drodzy. Tak, Talos, te sprawy, sytuacja, wibracja. No i także... Wieczny domek, tak wiem, 5000 tych sztuk złota to kosztuje. Boże, zagubiłem się, zajebałem się, a tutaj, dobra. Ale lawendę sobie chętnie przygarnę. Moi drodzy, tak, mogę kupić tu chałupę, kosztuje to 5000 sztuk złota. Trochę dużo. Nie wiem czy dużo, nie wiem czy mało. Kto to jest? Aha, dobra, nieważne. Nie chciałeś na mnie gadać? No nic. No nic, nie będziemy tutaj nad tym tematem się rozwodzić. Biała granica wybudowana wokół Salby i Jorrvaskr, siedziby legendarnej gildii towarzyszy. Więc najpierw był Jorrvaskr, później dopiero był... powstała wokół niego biała granica, może przystań wobec tego. Moi drodzy, ja się napiję łyka wody, wasze zdrówko oczywiście. Pysznie. Dobra. A czy Litka z nami idzie tak z łoski swoje, możesz mi powiedzieć? Nie wiem, dobra. It doesn't matter. Ja sobie skoczę tu. Kupcy, to mnie nie interesuje. Dobra. Przydałby się kuń. To bym szybciej na pewno podróżował. No halo, hycaj. Tu coś mi się wydawało. Moi drodzy, jak wracałem, to rozbiłem gdzieś... A Litka gdzie jest? Halo? Rozbiłem gdzieś tutaj nieopodal grupkę bandytów i oni mieli konia. Tylko za cholerę teraz pewnie już się zrespili. Tam. A nie, chyba. Chociaż Nie, to zając. No tam widzę to. Ewidentnie. Albo i nie. Albo i nie. Zbiorę sobie tą lawendę. Nie, jest powóz. Tylko ciekawe, czy tam będzie ten koń, czy on już nie uciekł. Nie, jest kuń. Jeszcze te trupy tu leżą. Tu w ogóle miecz lewitujący w powietrzu. O Boże. Dobra, ukradnijmy tego konia. Hopsa. Dobra. Lećmy, moi drodzy, na kuniu to zawsze na kuniu. O, jak on ładnie skacze. Mam nadzieję, że to mi nie zepsuje jakiś tam, wiecie, moich szkilów. W sensie, że nie będą oznaczone za jakiegoś tam, nie wiem. Boże, jak ten koń, to jest kurwa ton koń ten. Jakiś kurwa terenowy. Halo? Janusz, co ty robisz, Janusz? Janusz... Janusz to jest dziwne stworzenie, powiem wam. Tu widzę jakiegoś wilkeła, czy pieseła, czy cholera jest wilka chyba. Nie będę się tutaj bawił. Chcę się jak najszybciej dostać tam do tego... czegoś. God damn it! Jak najszybciej się z nimi rozprawiać. Ależ ten Skyrim jest jednak piękny, no ja nie mogę. Tu mamy kolejne jakieś lokacje. Matko, ile tego tu jest? O, łoś, siema. Niebo czyste, na szczęście nie ma żadnych. O, kamień błogosławieństwa. To całkiem przyjemnie. Albo i nie. No dobra, zobaczmy. Kopiec pylarza odkryto. A Farkas, gdzie on jest? Dobra, nieważne. Zbierzmy wiszący mech, o Boże. No dobra, moi drodzy. Pozbierajmy sobie trochę tego ustrojstwa. No dobra. O, jest i Farkas, siema. No to co? Zróbmy kopiec pylarza. No cóż zrobić, jak nic nie zrobisz, jak nie możesz, to musisz. Jak nie możesz, to nie możesz. Tyle w temacie, moi drodzy. No oczywiście poczekam, aż to się wczyta elegancko. Myślę, że to będzie całkiem ciekawym, ponieważ... co? Ponieważ to jest jakaś lojalnościówka względem naszego bractwa towarzyszy, do którego chcemy przynależeć. Ale na chwilę obecną ja bym sobie wyposażył się w łuk. Zdaje się, że ktoś tu kopał i to niedawno. Stąpaj ostrożnie. No spoko. O, draugr, złoto, bardzo chętnie. Tu jakaś księga, kilof, bitwa pod sandem dwuręczną, dobra, nieważne, nie będę tego kroił, bo już taką... O, i mamy level! Jak pięknie! Zainwestujemy w kolejny poziom zdrowia. I w co ja bym chciał... Oczywiście kowalstwo, ciężki pancerz, broń dwuręczna, broń jednoręczna, łucznictwo, skradanie, otwieranie zamków, retoryka. Myślę, że... Szklane zbroje. A ciężki pancerz, krasnoludzkie, orkowe, ebonowe i dedryczne. Dobra, zobaczmy o co chodzi. Współczynnik. Dobra, tutaj. Zwiększy współczynnik ciężkich o 10%. Dobra. No i spróbujmy otworzyć to nowicjusz. Nie. Jej! Złoto i rzemieniowa zbroja, to mi się nie przyda. Tutaj coś... O, wielki miecz. No dobra, no to chyba żeśmy pędzlowali wszystko. Ła, Farkas jaki tutaj. Wydumanym. Proszę. Bardzo chętnie misząc. Uważaj przy kamieniach nagrobnych. Nie mam zamiaru nieść cię na plecach do Jorrvaskr. Na nich! Zabij! Jak się przestraszył! No, Kaj jesteś. Dobra, ten padł. O Jezu! Walka! Co ty nie powiesz? Jeszcze jeden dziś powinien zostać. No dobra, no to trzeba się wziąć za robotę. No. Siema! Dobra, tego nie ma. No chodź tu, powiedziałem. No. Grzeczny Draurg. Tak bardzo się nie chciałeś zginąć, że zginąłeś. Pradawny norski szkła, to się przyda. Złoto się przyda. Złota nigdy dość. Szką to też. Ale tamten jak mnie zamroził, pierdzielona, to co to? Jakieś grzybki. To się chętnie przyda. Złoto. Co to jest niespokojny draug? Dobra, tego już opędzlowaliśmy. Dobra. Można kostka, pradawny norski miecz, okej. Ale... No nie wydaje mi się... Narzędzie do balsamowania, nóż do balsamowania... Żeby tutaj było coś... Kto mnie wykrył? Halo? A on mnie wykrył, dobra, spoko. Co my tu mamy? Magiczny katalizator, tron. Zniszczona książka, spalona książka. Miksturki bardzo chętnie. Paski skóry też. Co tu jeszcze jest interesującego? Mikstura obrońcy, nie wiem co to jest, ale wezmę. Zabalsamowany draug, proszę. Tu zwysi do Skyrim, no i... A tu była gdzieś dźwignia, ją widziałem, o. Aha. I spójrz, w co udało ci się wpakować. Aha. Nie przejmuj się. Znajdę przełącznik. No mam nadzieję, Złotki. Co to było? Czas umierać, psie. Wiedzieliśmy, że się tu zjawisz. Srebrna ręka. A nie mogę wyjąć broni? To bez znaczenia. Musi zginąć, jeśli nosi tę zbroję. Wspaniale będzie opowiadać o twojej śmierci. Halo, ja chciałem pomóc. Nikt z was nie przeżyje, żeby o tym opowiedzieć. Co jest, kurwa? Co jest? To jest wilkołak. To jest wilkołak. Ja pierdolę. To jest, kurwa, wilkołak. Ja pierdolę. Muszę to wszystko zjeść, muszę się odciążyć. Ale to jest pierdolony wilkołak, ludzie. Mam nadzieję, że cię nie wystraszyłem. Co jest, kurwa? Co to było? To jest nie... błogosławieństwo wysłane na część z nas. Możemy być jak dzikie bestie. Przerażający. Ach nie. Ja... Tylko członkowie kręgu posiadają krew bestii. Dowiedź swego honoru, by zostać towarzyszem. Oczy wpatrzone w zwierzynę, a nie w horyzont. Musimy iść dalej. Wciąż jeszcze są tu draugry, którymi należy się martwić. Co się stało? Ten... Ale ten srebrny miecz wygląda ciekawie. Srebrna ręka, mikstura uleczenia choroby. Czekaj, ja tu muszę wszystkich opędzlować. Andrzej. Czekajcie, ja muszę tylko coś zobaczyć. Broń. Srebrny miecz. Obrażenia 10. Ale jak on wygląda. Dobra. Kaj mamy iść? To chyba tu, tak? No chyba tak. Dobra. Nie macie! Pierdzielona, ale on jest przepotężny. O Boże, jak on ją wziął po prostu tak... Bez w ogóle, bez pierdzielenia, przebił ją po... Ja pierdzielę. Co? Oni są przepotężni. Dobra, przepotężni czy nie przepotężni? To się... Na strzał! Nie ma. Dobra, ktoś jeszcze zainteresowany szybką śmiercią? Ja to do wszystkich kroję. No, chyba nie. Ta, jak się wdupiła tutaj. W ogóle. Ale to jest... Ja jestem w szoku. Łoni są wilkołakami. Mówię, ja pierdzielę. To ja też mogę być wilkołakiem? Aha. Dużo miksturek. Wszelkiej maści to nigdy nie. Nie wskazuje niczego dobrego. Pusto. Tak, to wszelki wypadek dostałeś. Bułę, gościu. Śpi. No powiedziałem, żebyś... Poszedł spać, tak? No. Może umarłbyś z łaski swojej. Dobra, czekaj, ziomuś. Nordzki miecz, prosfór, srebrny miecz. Mikstura i to. Przebijemy skurwibąka, giń! Frajerze. No. Idź, odpoczywaj sobie tam, gdzie powinieneś sobie odpoczywać. Kolejno duszy. Są raczej wszystko przedmioty handlowe w tym momencie. Dobra. Temu się... Ten jaką minę zrobi w ogóle! Halo, co tu się może dziać? Czeladnik, kufer. Szlak! Spokojnie. W drugą stronę. Aha, dobra, już jestem bardzo, bardzo blisko. Czekajcie, tu... Szlak! Czekajcie... Jej! Udało się! 3 wydryki złoto. Naprawdę to jest to, czego potrzebowałem. Kuźwa. Dobra, oczyśmy kolejne. Urna pogrzebowa. Złoto. Urna. Kolejne złoto. Boże, jak ja się w tych podziemiach wszystkich tu obłowię, to też jest chore psychicznie. Taki jest. Masz mnie? No zobaczymy. Halo, gdzie jesteś? Siema. Mam cię. Poddaj się, jeszcze może. No, no, chodź tu, no. No. Dobra, ziomek. Chcesz tak się pobawić? Okej. Dziękuję. Złoto. Boże, oni są wszyscy, ci ze Srebrnej Ręki są przebogaci, łopanie. Ty, jego ciało aż tu spadło. Sztabka srebra, ogień ślizgacza, złoto. How nice. I tu jeszcze gdzieś jeden trup był. O. Powinniśmy iść dalej. Wiem, że idziemy dalej. Ziomuś. Uleczenia. Ja tu się naprawdę, moi drodzy, tak obłowię, że to jest jakiś skandal, nie? Tu jest 300, zejdźmy. Do następnego razu. Dobra, Farkas poradził sobie, on tutaj jest. Ewidentnie. Słuchajcie. OP. Dobra, to nie... Znaczy, ja muszę coś wyrzucić. Broń. To sprzedam. Kurde, i to jest ten problem, bo ja nie mam co bardzo... Teraz, kurde... Muszę tego się wszystkiego pozbyć, tych pierdół. Teraz nic co ma... Osobienie magii... Dobra, pożywienie. Jest tu w ogóle jakiś taki skill na to, żeby... To jest skrzyneczka? Proszę. Jest jakiś w ogóle skill, moi drodzy, na to, żeby... Powiększę sobie udźwig naszego... Ziomusza. O, krypta pylarza, w końcu. Po 20 prawie minutach przebijania się przez draugli i Bóg wie co jeszcze, dochodzimy do sedna sprawy. I moim zdaniem, moi drodzy, w następnym odcineczku zajmiemy się już wątkiem głównym. Ja sobie pogram trochę poza odcinkami, żeby ten level wbić, tą dyszkę przynajmniej. Gdzieś tam pohandluję, gdzieś tam różne rzeczy jakieś tam porobię. Aby można było sobie spokojnie, jakieś fajne upgrade'y wymyślić, bo na razie to naprawdę wygląda dość słabo. Padłeś. O! Jaki tu się rozpierdol robi. Czas zakończyć tę zabawę. Ziomuś. Ziomuś, halo. Ciebie już nie ma. No. Padłeś. 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 Nie ma. Dobra, no wymordowaliśmy wszystkich bardzo sprytnie. Wampirzy pył bardzo chętnie, złoto tym bardziej. Jastrzębie pióra, złoto. Jezu, no ja naprawdę muszę się czegoś pozbyć. Serio? Wiadro. Złoty szpon. Pochodnia. Misa. Czekaj, gdzieś tu była miska? Talerz. Aha, ciężar 8. To jest najcięższy. Ciężar 13. Strzały. Obrażenia 12. Dobra, no zobaczmy dalej, co będziemy mieli. Ten padł. Ten też tutaj elegancko umarnął. Kufer sobie przeszukamy. Magią się nie... Spokojnie, ziomek. I tak na ciebie przyjdzie czas. I tak umrzesz śmiercią tragiczną. Jezu, jak się żem przez... O ty szmato! No. Grzeczny. O Jezu, ile tu jest bandaży, panie. Kufery czeladnik. Ja pierdyka. O, god damn it. No, serio, naprawdę. Ja pierdzielę. Oby to było warte. No, powiedzmy. Draurg. Jak ja się tu obłowię w to złoto, to jestem po prostu siny. Chyba zacznę więcej tych wszystkich. O, klucz, bardzo dobrze. Nie będę musiał się bawić w jakieś włamywanie się do środka. Elegancko, moi drodzy. Nie ma! Jeszcze tu jakiś przeciwnik. Te ślizgacze takie przerośnięte trochę szczury są. Wiecie? Jak mnie dojebał! Matko. Laboratorium alchemiczne. Jakieś draurgry. Lniane szmaty. Urna. 4 sztuki złota. Właśnie to jest to, czego potrzebowałem. O Boże, Boże. Nie. Jej, udało się. Właśnie to jest to, czego potrzebowałem. Miksturka miksturka do uleczenia. My tak przemierzamy, tak bardzo w sumie nie mam pojęcia, w którym kierunku mam iść. Tak podążam przed siebie. Słyszę jakiś powiew chłodu. Wiecie co? W tym miejscu lepszym rozwiązaniem będzie po prostu mieć. ale też i tarcza. O Jezu, jak ja nienawidzę tych pająków. Przeszukajmy te pająki szybko i spieprzajmy stąd. Aha, Draul go wiedział. I przebity, i giniesz, szmato. Umyjmy się. Jak to mogę wejść? Halo? A tu po tym. Dobra. No. No, chodź tu. No i przebity jednym ciosem, rozerżnięty na pół. Gość nie żyje. Ten jaki tu wyposażony w ogóle był. Ziomuś. Dobra, lećmy dalej, zobaczmy co my tu mamy. O proszę. Mówiliście, żebym też patrzył przed siebie i wokół siebie, bo wszędzie są jakieś wskazówki. Jeśli chodzi o... No to to musi być tu. No nie ma bata. Ale coś czuję, że będzie srogie na pierdolanie. Słowo mocy. Poznajesz słowo moc ogień, ognisty oddech. Fragment udata. Zwróć to do Jorrvaskr. Dobra, dobra, ale tu są jeszcze klejnoty duszy. No i ja coś... No tak, żem czuł, kuźwa mol, że wyjście stąd nie będzie takie proste. No chodź tu, nie ma. Oj, sorry. Sorry, Farkas. Na strzał. Na strzał. Ktoś jeszcze? Zainteresowany współpracą? Nie ma. Jeszcze trzech. Nie macie. Ciebie też. Halo. Do widzenia. Słyszę kroki. Jeszcze tam. Jak biegnie Janusz na śmierć. W sumie... Oni tak już nie umarł z technicznego punktu widzenia. Jeszcze jeden? Spoko. Czekajcie, bo ja muszę tutaj to rozwyrzucić teraz coś. Bo ja coś oczywiście podniosłem. Upuść. Upuść. To wszystko? Ametyst, mikstura obrońcy. Dobra, nie chcę mi się... Naprawdę jeszcze ktoś jest zainteresowany. O kurwa. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Farkas, co jest? Co jest? No i mamy kolejny level, moi drodzy. I tym razem sobie tu pójdziemy w kondycję. A punkciki sobie rozdam później. Niespokojny. Aha, musi wszystko z tobą w porządku. No spoko. Dobra, moi drodzy, lećmy do Jorrvaskr i pozbędźmy się tego. Moi drodzy... tylko fragmentu topora naszego mitycznego króla, czy jakiegoś tam założyciela, czy cholera, w jakim on jest, moi mili. Chyba zrobimy, jeżeli jest możliwe, też szybką podróż, żeby to jakoś szybko w miarę ogarnąć fajnie. Ale oczywiście najpierw Skyrim musi się załadować. Trzeba by było, gdyby nie było loadingów, moi mili. Toż to życie byłoby stracone. Tak na dobrą sprawę. Dobra. Aha! Czyli to nie jest kolejny etap wyjścia, tylko... Znaczy to nie jest wyjście, to jest kolejny etap przebijania się do wyjścia. No spoko. Otwórzmy. Się to podniesie na... No i gdzie wylądowali? A, myśmy wylądowali tutaj. Przy pierwszej komnacie. How sweet. Dobra, wydostańmy się z tych pieczar, bo tych pieczar w Skyrim to jest po prostu ogrom, moi drodzy, ogrom. Ja na dobrą sprawę liczyłem, że zrobię jeszcze dzisiaj złoty szpon. Ale dupa. Generalnie będę starał się z poboczniaków pokazywać naprawdę coś ciekawszego. Myślę, że wiele misji towarzyszy będziemy pokazywać, bo jest to dość interesujące. Bo gdzieś tam wokół tych misji będzie jakaś fajna, interesująca fabuła. Właśnie, czy ja mogę zrobić szybką podróż? To mnie by interesowało, halo. Mogę? Mogę! Ja! Dobra, moi drodzy, też sobie pogadamy z towarzyszami w Jorrvaskr. I... Będziemy kończyli ten odcinek, zobaczymy z czym to się wiąże. Jak potoczą się nasze przygody, jeśli chodzi o towarzyszy. Jest to też ciekawy pewien wątek, ponieważ jest pewien spór pomiędzy tymi dwoma klanami w samej Białej Grani. I myślę, że tym też się zajmiemy w tym samym odcinku, kiedy będę zajmował się kwestią Złotego Szponu. Więc tą tematyką też się gdzieś pochylę. Bo jak wiecie, no to jest ogrom, jaki to jest piękny księżyc. Dobra. On nie był zwykły, Talos nie był zwykłym człowiekiem. Ale czy muszę jakoś naokoło to przejść? A nie, tu jesteś. O. Elegancko. Bracia i siostry kręgu. Dziś witamy nową duszę na naszym śmiertelnym łonie. Siema. Ten mężczyzna przetrwał, stając do walki i okazał swą waleczność. Kto opowie się za nim? Mogę zaświadczyć o odwadze stojącej przed nami osoby. A czy unieślibyście tarczę w jego obronie? Stanę u jego boku, aby świat nigdy nas nie pokonał. A czy unieślibyście miecze za jego honor? Tylko czeka, by skąpać się we krwi jego wrogów. A czy unieślibyście kufle w jego... Ha! Ciekawe. Zaintonuję pieśń zwycięstwa, gdy w naszej sali biesiadnej zabrzmią opowieści o nim. W takim razie ten krąg dokonał osądu. Jego serce bije dzikością i odwagą, które scaliły towarzyszy. No stópka mu chodzi! Zielonych lat. Niech bije w rytm naszych serc, by ich echo odbijało się w górach, a nasi wrogowie drżeli na jego dźwięk. No i bardzo dobrze. Tak też się stanie. Siema. Dysponujesz ponoć większą siłą. Cóż, chłopcze, teraz jesteś jednym z nas. Wierzę, że nas nie zawiedziesz. Kodlaku, nie ma problemu. Wykonano próba honoru. Zapytajmy się. Widzę, że dopuszczono cię do pewnych sekretów przed wyznaczonym czasem. Nieważne. Tak, to prawda. Jednak nie każdy towarzysz. Jedynie członkowie kręgu dzielą krew bestii. Niektórzy uczą się szybciej niż inni. No, ja rozumiem. A ty? Cóż, starzeję się. Myślami zaczynam wybiegać za horyzont. Do Sovngardu. Sovngard to jest ich raj. Obawiam się, że nie powoła na swoje łono zwierzęcia. Tak jak uczyniłby to z prawdziwym wojownikiem Nordów. Życie pod postacią zwierząt przybliża nasze dusze do dedrycznego lorda Hircyna. Niektórzy mogą woleć jego pola łowieckie, ale ja przedkładam nadto bractwo Sovngardu. Szukasz lekarza? Ale to niełatwa sprawa. Ale nie musisz dzielić trosk ze starym wojownikiem. Dziś powinniśmy radować się z twojej odwagi. Jeśli chcesz lepszą broń niż to coś, to porozmawiaj z Eorlundem. Muszę nad tym tematem, moi drodzy, się zastanowić, czy ja chcę być też wilkołakiem, bo jak wiecie, mamy tu też wampiry i wybór pomiędzy wampiryzmem a lekaństwem, bo lekanie to inaczej wilkołaki, jest dość ciekawy, jednocześnie wiąże ze sobą pewne wybory. Nieważne, na tym zastanowimy się w późniejszym czasie, a to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę i komentarz. Jeśli nie subskrybujesz, zasubskrybuj ten materiał, zasubskrybuj ten kanał, to nic nie kosztuje. Wbijajcie na fanpage, na grupę i trzymajcie się, moi drodzy, do następnych przygód na Skyrimie i do następnych przygód we wszystkich produkcjach na tym kanale. I trzymajcie się, do następnego razu, cześć!